Grając w tę grę odniosłem takie wrażenie, jakby większość wydarzeń rozgrywała się poza polem naszego widzenia, tak jakby gdzieś na zapleczu. I myślę, że jest w tym takie małe ziarenko prawdy. Ale czy faktycznie tak będzie? O tym przekonamy się za chwilę, ponieważ przed nami już czwarta noc. Pośrodze jestem Dizzy Sofski, to jest kolejny, trzeci już odcineczek naszego niedzielnego maratonu z Five Nights at Freddy's Sister Location i jest to zarazem ostatni film na dzisiaj. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych nocy z FNAF-a, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, ponieważ oczywiście YouTube nie każdemu wyświetli ten film, a myślę, że wielu chciałoby go zobaczyć. Standardowo mam nadzieję, że dobijecie do 10 tysięcy łapeczek w górę. Teraz będziemy zamknięci w stroju animatronika. Tak przynajmniej wyglądała końcówka poprzedniego odcinka. Jak to się rozwinie? O tym przekonamy się za chwilę. I znając życie, to nie będzie nic miłego. Dalej nie wiadomo, dlaczego ojciec nie chciał puścić tej dziewczynki do tego animatronika. Ona przedstawiła swoją wersję wydarzeń. Musimy być cicho. No, to jest do mnie podobne. Tak jak mówiłem, że te kamery nie należą do nas, tylko do kogoś. I tam jest jedna z nich. Noc czwarta. I na tym zakończyliśmy poprzedni odcineczek. Porwała mnie dziewczyna animatronik. Nie wiem, czy się cieszyć, że to dziewczyna, czy płakać, że to animatronik. Nie skrzywdzisz mnie. Nie wiem, o co chodzi. Nie mogę robić wiggle. O fuj. O fuj, jeżeli to jest to, o czym myślę. To nie chciałbym w tym być na żywo. A skoro tylko jedna osoba się tutaj zmieści, to jeżeli się zesram, to te nowe stworzenia, jakie wydam na świat, sprawi, że zginiemy. Chodzi o stajnię i sprzątanie łaj na koni? To jest takie... Świetna nazwa. Scooper. Co? Z tym gównem trafiłem. Naprawdę, to jest stare określenie na stajnię chyba, albo na kogoś, kto zbierał gówno ze stajni. Albo jest jakieś prostsze tłumaczenie. Gównianie bym się czuł. It sounds like someone else is in the building. Shh. Jej teksty są takie oczywiste. Okay, bring her over. Forward. More. More. Okay, stop. Set her down. Ale nie widzicie mnie? Ja tu jestem. Halo. Krzyknij coś. Proszę, krzyknij coś. Tam coś się dzieje. Widzicie? Widzicie? Coś jedzie. Coś jedzie. Coś jedzie. To ona. To ta, która nam cały czas pomagała. Albo to Balora? Teraz sam nie wiem, kto to jest. Naprawdę ciężko czasami po tych animatronikach coś stwierdzić. A skoro jesteśmy w miejscu, w którym składowane są śmieci,
sprzątane jest gówno, to my też będziemy sprzątnięci za chwilę? Mam nadzieję, że nie. There's something very important that I've learned how to do over time. Do you know what that is? No, powiedz. How to pretend. Do you ever play make-believe? Pretend to be one way when you are really the other. Ten sztuczny 3D. It's very important. To jest takie... Ballora never learns, but I do. Aha, czyli ten jak Ballora tak myślałem. There is something wrong on the inside. The only thing that matters is knowing how to pretend. Też mam dzisiaj poudawać? Coś się święci. Aha. To smuteczek Ballora. I'll open the faceplates for you. Nie otwieraj. That way they can find you on the cameras. Nie, nie muszą mnie szukać. Now all you have to do is follow the damn train, CJ. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Tu się coś rusza. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. To jest to, o czym ona mówi? To mam you trzymać? Don't want them to get too o, loose. Kurde. Trust me. Zobaczcie, ile tego trzeba zrobić, żeby... A, mogę cały czas trzymać myszkę, to dobrze. Bez klikania trochę szybciej nam pójdzie. I zauważcie, że zanim dojdę do ostatniego po tej stronie... A, no to jest jeszcze jeden, a bym go nie zauważył, to byłby problem. A. Tam się coś pojawiło, zauważyliście? Czy tam chodzi? O, czerwone już było. Nie rozumiem, dlaczego zostałem zaatakowany. Postaram się to zrozumieć za chwilę. Witamy ponownie w Ciasteczkolandii. Super, dobra, więc możemy teraz może moją teorię sprawdzić dotyczącą nakarmienia poszczególnych dzieci. Zobaczmy. Nakarmimy to. Oj, to już jest szczęśliwe dziecko. I pierwszym były dwa, tak? Okej, w pierwszym były dwa, później były trzy. I dwóch nie nakarmimy. Spadnij, tylko proszę cię, nie spadnij, bo będzie świetnie, jak nie spadniesz. Było 2, 3, 2. Nie pamiętam. Było mądre. Okej. 2, 3. 2, 3. 4, 3, 2. 2. 3. Może było 2, a nie. Nieważne. Ja nie mogę tam wejść. Nie mam już ciastek tak w ogóle, więc... Nie nakarmię was, przykro mi. Ale ona jest taka... przemiła. Muszę wskoczyć stąd już. Zabijam ją znowu. Myślę, że mam już taką małą taktykę, która pozwoli nam wygrać, albo przynajmniej ułatwi nam troszkę rozgrywkę. Jestem już w 100% pewny tego, że zawsze pojawia się jeden po drugim, czyli najpierw prawy, tak jak teraz, a później lewy. Kiedy pojawia się lewy? Mniej więcej na wysokości tej górnej, otwartej części. Wtedy najlepiej właśnie zacząć się ruszać, bo widzicie, wtedy się pojawia tamten. I nie powinniśmy robić chyba wszystkich po kolei, bo nie wiem. Zdaje mi się, że one nierówno schodzą. Oczywiście coraz ciężej będzie nam je utrzymać pod kontrolą. Najlepiej nie spędzać za wiele czasu po jednej stronie, ponieważ po drugiej jakieś czerwone może się już pojawić. A kiedy będzie czerwone, to za ciasno będzie tym panom, którzy wchodzą nam do kostiumu. Nie wiem, dlaczego cały czas Ballora się na nas tak patrzy. Może cieszy ją to, jak dobrze nam idzie na razie. Okej, tamten już jest wystarczająco wysoko. Obydwoje spadli i to było pięknie widać. Na początku się bałem, że ci, którzy są w środku, również będą bardzo duże kłopoty sprawiać nam, ale na szczęście chwilowo tak nie jest. Ale zobaczcie, coraz gorzej nasze oddechy będą oddziaływać na te sprężyny.
coraz bardziej i bardziej musimy zastanawiać się nad tym, które konkretnie trzeba ruszać. Dobra, ten się już tu pojawił, ten już jest tam. Nie wiem, czy wystarczą 3 kliknięcia, czy może nawet 2. Czy ma znaczenie częstotliwość, jak tam jest po drugiej stronie, widzicie, tu już trzeba troszkę uwagi skupić wokół tego. Nie będę tego do pełna napędzał, ponieważ może to jest kluczem do tej zagadki. Udało mi się. 3 minuty, dokładnie 3 minuty zajęło to od pierwszego ruszenia sprężyną. Więc jeżeli ktoś od roku tego nie potrafi przejść, to już macie odpowiedź na to, jak to przejść. 3 minuty 13 sekund. To będzie krótki film, ale treściwy. To chyba jeden z filmów, w których najmniej mówiłem. Mnie tu nie było. To nie moje dziecko, Clara. Blad, zsiesz pałę. A to jest właśnie misja wampira. Okay, well how's this? I'm taking the car. The joke's on you. It's a rental. Well, the joke's on you. I set the thermostat to 90 before I left. Good, I like it warm. Ja już nie mam siły do tej gry. Za dużo FNAF-a na dzisiaj. Dlaczego ja wróciłem do domu? The passion, the tension, the intrigue. O co w ogóle chodzi z tym? Dlaczego to się pojawia? Scott! Załamał się nerwowo. Dlatego nie zrobił szóstej części FNAF-a. Do zobaczenia kolejnym razem chyba. Tak, do zobaczenia kolejnym razem. Noc szósta przed nami. Ja oczywiście wam nie spoileruję tego. Do zobaczenia kolejnym razem. Myślę, że pojutrze, jak wrzucam to wszystko w niedzielę, to powinno być we wtorek. Do zobaczenia.